Dawno nie było żadnego odcinka z cyklu POV, więc pierwszy film w tym roku to będzie właśnie taki odcinek. Zdjęcia w tym odcinku zrobiłem aparatem Sony A7 C2 z obiektywem 55 mm i nie przedłużając zatem przenieśmy się od razu na GoPro i zobaczcie, jakie zdjęcia udało się zrobić podczas tego fotospaceru. Jesteśmy obok stacji Warszawa Główna. Tutaj jest taka kładka, więc zaraz sobie tam wbijemy. Tutaj są jakieś stare lokomotywy. My zasuniemy trochę. Tutaj w ogóle jest chyba jakieś muzeum. Podobno widać, tutaj jest specjalny peron pod to zrobiony, żeby można było zwiedzać tu wejścia do tych pociągów. No, ale tu stąd się nie da zejść. I to jest też pewnie teraz zamknięte. Tutaj w ogóle robiłem kiedyś zdjęcia. Też to było blisko zachodu słońca. Teraz już no praktycznie zaszło słońce. Przydałoby się, żeby tu jechał jakiś pociąg akurat teraz, co byśmy go zaparli na tych torach i tym z widokiem na kilka wieżowców. Dobrze, spróbujemy zejść na perony. Pociąg do Pruszkowa, SKM-ka. Dziś w ogóle fotografujemy aparatem Sony A7 C2 z obiektywem Sony Zeiss 55 mm. Taki mały zestaw, a nadaje się w sumie do takiej fotografii w sam raz.
pojedziemy jeszcze na rondo Leszyńskiego i zobaczymy, co tam się dzieje. Stacja. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba jest ok. Co ja mogę włączyć, to już ten balans 7500, bo teraz może być trochę za duży. Powiedzmy 6. Sześć i pół bym ustawił. Tak, i tutaj ta poświetlona na czerwono, taka śmieszna elewacja. A tu się coś buduje. W sumie spróbujemy to. O, jest fajny samochód. Jeszcze mały bonus, ponieważ zdjęcia, które przed chwilą widzieliście, zrobiłem 31 grudnia, czyli w Sylwestra. I w noc sylwestrową postanowiłem też zrobić kilka zdjęć, więc teraz chcę je Wam pokazać. Może nie w formie POV, tylko po prostu puszczę ujęcie z GoPro i na nie wrzucę kilka zrobionych zdjęć, więc możecie zobaczyć, jak to wyszło.
dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba i łapkę w górę. Możecie też napisać komentarz z timecodem, które zdjęcie podobało Wam się najbardziej. Chętnie poczytam sobie takie komentarze, a na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie.